Żeby zrobić barszcz czerwony wigilijny, to potrzeba ze 3 kg buraków pokroić, zalać wodą, do tego dodać warzywa, 4 marchewki, 2 duże cebuly, seler, główka czosnku, porę. I to wszystko dajemy do garka, liść laurowy, ziele angielskie, sól i to gotujemy na małym ogniu. Na małym ogniu, no tak do godziny czasu i później zakrapiamy troszkę octu. Dajemy kilka grzybków, jeszcze kilka można dać do smaku. No i to wszystko.